Siema, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. W końcu znalazła się chwila przerwy, żeby coś nagrać. A w ekipie się, oj, działo, wiosna pełną parą, jakby to powiedzieć, czyli co wiosna? Wiosna to i czas na porządki, więc małe zmiany. Więc serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia za chwilę. A na początek niespodzianka. Niespodzianka, w ogóle ten pan, co tam siedzi, no wczoraj mi znikł na dobę. Nie mogłem go nigdzie znaleźć. Prawdopodobnie przyczynił się do tego zresztą pan Brahma, który przechodzi na noc na swoje kuwetkę. Czyli tam w kącie tą skrzynkę, bo on tam śpi. Ale zacznijmy od niespodzianki. Moi drodzy, już prawie od tygodnia mamy koleżankę na jajkach. A kogo? Ha! Zaskoczenie jak dla mnie i dla was. Kto tu jest? Kto tu jest? Dzień dobry! Dzień dobry, Halinka. Halinka jest na jajkach, ma chyba około 20. Wiem, może przesadziłem, ale co ma być, to będzie. Teraz się żyje, co nie, lala? Więc zobaczymy. W ślad za nią idzie też Mariolka, moi drodzy. Też coś już tam przysiaduje. Mam nadzieję, że jednak nie skorzysta z tych usług. Dlaczego się zdecydowałam? Zobaczymy, co z tego będzie, co ma być, to będzie. Jak to się mówi, zmiany mogą być. A na pasze trzeba zarabiać. Idzie strasznie w górę. Jak zresztą wszystko, więc niech sobie trochę pozarabiają. Dobrze, już idę stąd. Idę. Nie przeszkadzamy. Ja w ogóle musiałem przenieść, bo ona usiadła mi skubana na gęsich jajach. Czytałem opinię, że ciężko dosyć jest z tymi przenosinami, ale udało się, moi drodzy. Po pierwszej probie ucieczki druga już stwierdziła, że dobra, jak już mnie usadziłeś, to siedzieć będę. Przepraszam. Kolejną rzeczą, którą się tutaj... Czekajcie, muszę tu trochę... Uj. Zielono mi. Były porządki u maluchów wszystkich. I kwiaty! Po prostu przesadzacie. O, Kamilowa siedzi w kącie, znosi jajka. Kwiaty, za ten syfiarz, który wy robicie, to po prostu was rozczyszczę. Tu było dosypywane ściółki, podsypywane sandezją. Małe porządki. Do wiosennych porządków jeszcze czas. Ale w sensie takie już trochę im tu odświeżyć. Nie za bardzo, nie za mocno ani nic, tylko troszeczkę. Tu były zaś porządki. O. U młodzieży porządeczki. A koguty, hafy. Tu też były już porządki. No i porządki u bąblów. Mały kwiatuniów. Dzień dobry. Już nie takich małych. Na razie wszystko jest w porządku, tylko jedna silunia trochę słabo wygląda. Reszta, jak widzicie, się ma dobrze. Widzę niestety nadmiar kogutów. Chrzą, jedzą. Rosną, barw dostają. Zobaczymy, jak ich ostatecznie później oczywiście. Ale tak wyglądają. W ogóle, o, właśnie tu jest ta silka jarzębiata mi wyszła. Mam nadzieję, że dorośnie, będzie to kurka. Z chęcią ją ugoszczę u swoich progach, jeżeli chodzi o tą barwę. O, tu fajny miksik. To jest miksik. To tutaj, tamto. To jest mój miksik. Bo tu niektóre miksy idzie, raz poznać niektóry średnio. Więc, o, tu pan boiler jest, to oczywiście bez tego się nie dało obyć. Muszą być, więc tak wygląda w tej chwili u maluchów. Mają się bardzo dobrze, jedzą za 10, więc nie ma co. Nie ma co narzekać. Jak jedzą, to znaczy, że są zdrowe. Tak, wy też jecie za 10, to racja. Zdecydowanie racja. W ogóle apetyt im coś na wiosnę, zamiast się odchudzać czy coś, to one wręcz przeciwnie. Oby tylko jeść. To nie kwiatusze? Kwiatusze! Uniosek tutaj tylko było wykorzystanie po prostu ściółki maluchów, bo była sucha tak naprawdę, więc trafiła tutaj, ale tu mówię, porządki będą. Jak będzie ładniejsza pogoda, tam już z pracą będzie bardziej stabilizacja, kiedy pracuje, kiedy nie. I bierzemy się za malowanie, odświeżanie i tym podobne. Ustawiam rękornicę. A tu tak, jak zwykle,
co o tej porze roku może być, a ta małpa to sobie siedzi, tak, tok, masz jajeczka, czy nie masz jajeczka? Masz jajeczko, czy nie masz jajeczka? I patrz, nie masz już jajeczka. Tu mamy kolejnego potwora ze zysko na jajkach. Usiadła drugi raz, ja jej obiecam, że usiądzie, ale nie ma miejsca. Choć muszę ją sprawdzić, bo naprawdę jestem dosyć jej ciekawa. To już jest drugie kwoczenie. Odkoczyła się przy tamtym razie, teraz zaczęła znowu. I zobaczymy. Z chęcią bym naprawdę ją sprawdził. Kaczki wypiły już wodę? Nie jeszcze. Bo kaczki kaldaki nocują w kurniku. I mnie to nie za bardzo cieszy, bo oczywiście robią coś z wodą. Ale cóż począć? Począć. Nie ma co. Tu rosną maleństwo. Rosną sobie, rosną. Tu już niektóre kurki raczej zbliżają się do pierwszego jaja. Czyli ta panna jest bliska tego. Cztery kurki jeszcze zmieniają domek. Z przyczyn takich, ponieważ jest tu za dużo młodych i koguty mi je męczą. I po prostu ze względu na to, że jest dużo kurczaków, cztery kurki sobie pojadą. Więc tak to wygląda. A moi drodzy, no niestety sami dobrze wiemy, że ceny idą strasznie w górę, przynajmniej tu w Niemczech, jeżeli chodzi o ziarna, więc nie ma co. O, ktoś tu wyszedł na spacerek! Kto tu wyszedł? Kto tu wyszedł? Pani Putenowa? O, kupkę zrobić, tak, oczywiście. Napić się, tak, tu picie masz wszystko. Tak, tak, lalunie. O. Niech sobie połazi faktycznie. I tyle i dobrego. Idziemy na dwór. Tutaj u bandy rozbójników też były porządki. Ten pan uciekinier to w ogóle spędził 4 dni na podwórku. Bo nie chciał wrócić, a z kubanem mi uciekał. Więc jak widzicie, został złapany i zabezpieczony i już wszystko robił. Żeby się do... No nie. Złodziejki. Żarełko dla papug, więc z chęcią by chciały skorzystać. Tutaj jak widzicie, przyjemne spożyteczne była mi potrzebna ziemia do wolier. To oczywiście było kopańsko. A co kury dzięki temu miały? Żarełko, pełno gwizdówek. Więc szalały nieźle. Tutaj mamy orpingtony, już fajnie śpią u siebie. Kazielki też, budkę miały już oczyszczoną, zdezynfekowaną, naprawiony tam daszek. I już też śpią. Tu na razie dachu nie ma, ale spokojnie już, przynajmniej ich nie muszę targać. Więc one się tutaj śpią, a dachem zajmiemy się później. Więc nie ma co. A wy co chodzicie ze mną? Czy byście chciały coś dostać? Dobra. Dam im papukowego żarcia. Nie korzystają. Więc one tutaj w pełni sobie szalały. Pozjadały dzisiaj tych robaków naprawdę tonę i ogródek się trochę robiło. To i zielsko dostały. A papugi w końcu widzą świat. Moi drodzy, widzą w końcu świat. Zostały zdjęte wszystkie folie, które były na zimę. Czas najwyższy im pokazać. Tu oczywiście będzie mały mrozik wieczorem, ale tu już spokojnie dadzą radę, co nie? A ty co czekasz? Ja wiem, na co on czeka. One czekają już na mnie i uwierzcie mi, że teraz jak wejdę, to z rąk będą korzystać bardzo chętnie, ponieważ miski miały dzisiaj wyrzucone z jedzeniem. No bo były porządki. Ja tu po prostu ponasypywałem ziemię. Dlaczego? Ponieważ no nie ma przepiórek, niedługo będą, mam nadzieję, że coś się uda załatwić. No i tych resztek po papugach jest tysiące, naprawdę dużo, bardzo dużo. I wiecie, no trzeba było to inaczej zrobić niż zagrabiać, więc przyszło czas na dosypanie ziemi. Dobra, ja tu wejdę, widzimy się za chwilę, bo nie chcę po prostu tego robić, bo one naprawdę mogą zaraz mi się tu spróbować wyjść, bo sami widzicie, że mkną, więc może być niebezpiecznie. Więc widzimy się za chwilę.
Ja już jestem tutaj. Towarzystwo już też jest ze mną. Już mi ryje w wiaderku. Trochę tu zmieniłem. O, na telefon siadaj. Trochę tu zmieniłem. Jak to się mówi? Na telefonie siedzą. Tak poza tym. Siedzi mi teraz na telefonie, chyba chcę nagrywać to żółta. Jak widzicie, ziemia fajna. Tutaj porobione. Już wam daję, już. I naprawdę to o wiele więcej wygląda. Tu trawkę dostały, którą zjedzą zresztą. Ale po prostu też niech chwilę mają. Siedzą w wiaderku. Dobra, jedziemy z koksem, co nie? Bo wy już czekacie. Towarzystwo. O, o, o. Chwila. Wiadomo, jak są głodne, robią to zdecydowanie chętniej. Jak są mniej głodne, to już to nie jest takie, że nagle wszystkie papugi się pojawiają, tylko zazwyczaj te, które mają ochotę na pojedzonko. Momencik, telefon. Jak zwykle telefon wszystko psuje. Więc tak to jest, moi drodzy. One już tutaj, jak widzicie, obskubały prawie wszystko, skubane małpy, bo już były. W międzyczasie oczywiście sobie na wyżerce. Tu pod wiaderka też. Więc jak widzicie, tu została trawka dołożona. Z tamtej strony sobie zaraz przejdziemy. Uchodzą małe te żeberka. Ziemia wszędzie została fajnie dołożona. Tam jak widzicie, o, też trawka podprzestawiona trochę, więc małe zmiany są. Niech się cieszą. Ale papugi lubią zmiany, nie lubią się nudzić, prawda? Ciebie trzeba dorwać w nocy i ci pazury obciąć. No tak, no co? No, dyskusje tu są i powiem wam naprawdę, one są już tak pobudzone tą wiosną, że tu są takie dźwięki. No patrzcie, jak już brudzą. Jutro już tu na pewno nie będzie tak wyglądało jak wczoraj. Nie ma na to opcji. Chciałem wam pokazać wiaderko, ale nie da się. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Faliste siedzą na jajkach. Więc niedługo będą maluszki. Mam nadzieję, oczywiście. O, o. No chodź, cymuś. Ta, o, o. Cymuś musi się pierw pobić. Wiecie co? O. Taką możecie, będzie wam wygodniej. O, bojler mi uciekł znowu. I będzie teraz go odtoganiał. Ja nie wiem, gdzie on wychodzi i po co. Co on ma na celu. Ale już jest nietolerowany totalnie w stadzie. Jest z nim duży problem. Zaraz go ogarnę. Więc tak to... Tu się nie da rozmawiać kompletnie. Te koguty absolutnie nie pozwalają sobie na jakąkolwiek rozmowę. Nic nie po... To nie? Nie wolno porozmawiać. Nie wolno. No masz, masz, masz. O, o, o. Idzie ulubienica. Ona najczęściej z falistych wchodzi. Sobie do... z falistych z nim na ręce. Ona naprawdę lubi te żarełko. A wy w wiaderku to wam dobrze jest, tak? Cymuś, o! Nimfy jak już chodzą, to już tak łatwo nie będzie. Dla falistych już tak nie pozwolą siedzieć. Ale niech sobie korzystają. O. Perliczki pokazują kogutowi, kto rządzi. A mu się przyda takie bieganie, bo on już taki gruby jest, że jak najbardziej to bieganie mu się przyda. O. Zaraz tam zrobię porządek. To tyle, moi drodzy. Jak tam u was te wiosenne porządki? Czekujcie, oczekujcie dzisiaj na post. Będą małe nowości, których nie ujmę w filmie. Nie, że nowe ptaki. Po części. Więc zobaczycie co nieco. Ała! Biłeś mi mocno pazura. Najładniejsza papuszka. Tak mi się najbardziej podoba i tęczowa, ale tęczowa siedzi na jajkach. Więc ją widzieć to jest tu na Wiśle. O, 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 o. Więc... jak tam u was porządki się zaczęły, czy nie? Jak tam pogoda, to niegdzie widziałem, że u niektórych śnieg spadł. U mnie się już minusowe pogody kończą, więc jest super. Więc niech papugi korzystają.
O, rozele, dzikuski nad dzikuskami. Grubo. Jejku, jak tu głośno. Dobra. Kończymy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hashtag na dziś to niech będzie proso. I życzę Wam miłego dnia.